bo mi się amunicja skończy zaraz. Lecz w ścianę, jak to zwykle robisz. Dlaczego ja mówię dzisiaj niewyraźnie? O, dobra. Gdzie my jesteśmy na miejscu? Tak, ta mapa nam nic nie daje, tak czy siak, więc wejdźmy tutaj może. Chyba dobrze weszliśmy nawet. Okej, okay. Sprawdźmy, co jest w tych drzwiach. Bo za tymi drzwiami, bo raczej w drzwiach nic nie ma. Nie jest zombie oczywiście. Świetnie. A tu jest kolejne pomieszczenie, które rozpoznaję. Jestem zaskoczony. Tutaj zdobędziemy kod i login do tego komputera, który wcześniej spotkaliśmy. Bardzo miły komputer był. Jak widzicie, to jest list do Ady niejakiej. Jest to list od Johna. I mam tutaj hasło. Jak widzicie, hasło składa się z dziwnych symboli, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale zaraz rozwiążemy ten problem. Znowu się zaciąłem. Jak widzicie, nawet Chris nam podpowiada łaskawie. John Ada. John to jest login, Ada to jest hasło. Ale potrzebujemy jeszcze jednego hasła. A, zapalmy latarkę. Nie latarkę, tylko światło, co jest. Tak. Naciśnij. Przełącz przycisk, cokolwiek. I jak widzicie, tutaj jest obrazek. Obrazek z tymi samymi symbolami. Z takimi samymi symbolami, jak był w tym liście. Teraz musimy się przyjrzeć tym symbolom. Najlepiej to sobie. Co prawda nie muszę tego robić. Chociaż nie wiem. Czy ja pamiętam hasło? Ada. Nie pamiętam tego drugiego. A, no trudno. To musimy rozwiązać. Sorry, za to mogłem się przygotować lepiej. A, więc tak, mamy coś w kształcie M. W kształcie jakby rybki może? Czy nie wiem. No, nazwijmy to rybką. I w kształcie półszczałeczki może? I M. Musimy sobie to napisać, więc zostańcie ze mną, ja sobie narysuję te symbole. Okej, okay, już mam M, teraz rybkę rysuję. Piękna rybka wyszła. I M na końcu, dobra. Ponumeruję sobie te literki tajemnicze. Okej, okay, teraz powinno być łatwiej mi to zrobić. Teraz. O, właśnie sobie przypomniałem, jakie jest hasło. Czyli robię to tylko na pokaz, żeby wam pokazać, jak... O ile dobrze sobie przypomniałem. O ile się nie mylę, to jest hasło MOL. Sprawdźmy. A, nie. Źle to zrobiłem. No nieważne. Skoro już sobie przypomniałem, nie muszę tego robić. W każdym razie te hasło... zresztą pewnie się już wszyscy domyśliliście, jak to rozwiązać. Po prostu podstawiamy dziwne symbole. Ja to robiłem zawsze tak, że przepisywałem sobie wszystkie te symbole, co mamy na tym obrazie. I później podstawiałem po przełączeniu tego przycisku. Widzę, że zaczynam tworzyć znowu jakieś niezrozumiałe zdania. Po przełączeniu tego przycisku możemy się domyślić, jakie jest hasło. I o ile się nie mylę, nam wychodzi słowo my o ly e. Mole. No to jest takie polskie słowo, więc hasło jest mole. Mole. Mole ubraniowe. O ile takie istnieją, pewnie nie. Skoro mamy już hasło. Przy okazji wygłupiłem się totalnie. Więc. Wróćmy do tego komputera. Czy jest sens? Jest sens. Jest sens, czy nie ma sensu? No, załóżmy, że jest. Oczywiście również nudyści są. Wow, na dwóch na raz. Więc nie idźmy może tamtędy. Mam nadzieję. O, tutaj też jest nudysta niestety. O, drugi również tu był. O, w mordę, ten był sprytny i nas zjadł. O, w mordę, ten nas obrzygał. O, jakimś cudem. Nie wiem, jakim nawet udało się nam ich ominąć. Czy my w ogóle jesteśmy w tym miejscu? Gdzie ja jestem? Na miejsc boską. Dobra, to jest dosyć duży problem. Czy to był Teddy? Przestańcie mnie przytulać.
Nie, to nie były te drzwi. Zaraz, 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 co ja robię, co ja robię? A może to były te drzwi? Nie, to nie były te drzwi. Z tych drzwi przed chwilą przecież weszliśmy. Może to były te drzwi? Nie, to była zagadka, tak? Zagadka z pudłami i gazem. Niepotrzebnie tu wchodzimy. No ale cóż. Niepotrzebnie? Niepotrzebnie. Gdzie był ten komputer? Chyba tutaj był. Nie. Nie tutaj. Do jasnej cholery, dlaczego ja się tak zgubiłem nagle? Nie tu. Aha, chyba już wiem gdzie, dobra. O mój Boże, obróć się jakoś. A, ty świnio. Dobra, musimy jakimś sprytnym sposobem ominąć tego. Nie te drzwi. O Boże. O mój Boże. O, chciałem go zabrzygać, nie udało mu się. To się zaraz źle skończy. Dobra, to było wspaniałe z mojej strony, zagranie. O, znowu nas chciało brzygać tym razem. Wow. Ten też nas chciał brzygać, ale się mu nie udało. Dobrze. Czy ja chodzę w kółko? Pewnie tak, ale to są te drzwi. Drzwi do supermarketu. Świetnie. Skoro znamy login, hasło, jedno i drugie, mam nadzieję. Tak, świetnie. Włączymy komputer po raz drugi. Tak, wspaniale. I... okej, hasło John. Nie hasło, tylko login John. John, świetnie. I hasło Ada. Okej. Pewnie... było coś ważnego dla fabuły w tym liście. W razie otwieramy drzwi B2. No ale ten komputer jest wolny. Wow, musimy wpisać kolejne hasło, które mam nadzieję brzmi mole. Mole kanapowe. Albo książkowe na przykład. Chyba moli kanapowych nie ma. Świetnie, dostaliśmy B2 otworzone. Świetny Chris. Teraz B3. Do B3 chyba nie potrzebujemy hasła. Nie potrzebujemy. Świetnie. I nawet mapa nam się pokazuje, laboratorium. Jak to miło ze strony tej gry. Okej, to teraz możemy się wylogować. I powinniśmy się udać do tego miejsca. Tylko gdzie to było? Sprawdź mapę. To było gdzieś jakby... Aha! Już widzę. To są te dwa pokoje, których nie sprawdziliśmy. Nawet jeszcze jeden jest niesprawdzony przez nas. Czyli w sumie trzy pokoje... cztery pokoje do sprawdzenia. Nie. Coś liczyć nie umiem. Nie. Cztery. Dobra. Chyba tędy musimy wejść i ominąć znowu zombie golasy. Zombie nudyści. Dowiemy się kiedy indziej, jak się nazywają naprawdę. Dobra, dobra, tylko że zaraz musimy chyba wyjść na schody z powrotem. Cholera, jak ja ich nie lubię. Dzięki, że mnie przytuliłeś. Nie wiem, jakim cudem jego ominąłem, a tego pewnie nie będę w stanie. Świetnie. Mógłbyś przestać mnie zabijać. Byłbym bardzo wdzięczny. Dzięki ci bardzo. Musimy tu wrócić. Jak pamiętacie, tam były drzwi, do których nie mieliśmy dostępu wcześniej. Okej. Okay. To były te drzwi. Mam nadzieję, tak, dobrze. Wszystko idzie zgodnie z planem prawie, że... Dobra. Jestem trochę zaskoczony, nie spodziewałem się tego pomieszczenia tutaj. Ale... zaraz, czy my tutaj możemy... Tak, tutaj jest
punktu możemy użyć naszych slajdów.